Cześć kochani, z tej strony Lukas Atalon Rembas i przyszedł czas na małe podsumowanie roku na moim kanale i życzenia już na nowy rok, ale zanim te życzenia, to może Q&A, które ostatnio zapowiedziałem akurat na Instagramie i tam mogliście zadawać pytania. Mam tutaj wszystkie wydrukowane, oczywiście po swojemu podzielone w kategorie, ponieważ się niektóre powtarzały. I pierwszy punkt, ponieważ było bardzo dużo pytań o Dalidę. Jak żyje ci się z Dalidą? Z Dalidą żyje mi się bardzo dobrze, tym bardziej, że żyjemy sobie tylko we dwójkę. Więc mamy całą przestrzeń tylko i wyłącznie dla siebie, nie wchodzimy sobie w drogę. Prawda, szczurku? No, już słyszy, że o niej mówię, więc tutaj już jest. No chodź, pokaż się ty. Och, ty mój ściusie, ty. Przede wszystkim ja się czuję inaczej, ponieważ jest zupełnie inna atmosfera. Jednak, gdy zwierzę jest w mieszkaniu, to jest zupełnie inaczej. Tutaj też muszę powiedzieć, że akurat Dalida jest kotką syjamską i ogólnie one z natury są, z tego co czytałem i z tego co się dowiedziałem od właścicielki hodowli, to są kociaki, które są bardzo przyjaźnie nastawione do ludzi, więc rzeczywiście tutaj jest dopraszanie się o poranne, popołudniowe i wieczorne czułości, towarzyszenie mi praktycznie we wszystkich czynnościach. Dla swojego komfortu psychicznego zacząłem zamykać drzwi od łazienki, więc zawsze jest koncert pod tymi drzwiami. Ostatnio trochę rzadziej, gdy załatwiam swoje potrzeby, albo po prostu gdy na przykład biorę prysznic. I oczywiście kończy się to tym, że gdy już otwieram drzwi, to ona sobie od nich odchodzi. Czas na drugie pytanie i jest tutaj, jak wygląda wasza drakowa rodzina? Będzie bardzo szybko odpowiedź, ponieważ już o tym opowiadałem w poprzednim Q&A. Było ono owszem bardzo dawno temu, ale na dole zostawiam wam linka. Czy będziesz nagrywał jeszcze na raz, dwa, trzy Adelon patrzy? Powiem szczerze, że nie wiem, ponieważ gdy otwierałem ten drugi kanał, myślałem, że będzie on ode mnie wymagał trochę mniej czasu przy realizacji. No niestety tak nie było, ponieważ przygotowanie materiału, nagranie go, montaż, wszystko robię sam. Trochę jednak to wszystko zajmuje, a jeszcze przypomnę, że robię dużo innych rzeczy, między innymi takich, żeby się utrzymać po prostu. To nie jest tak, że w moim przypadku prowadzenie kanałów przynosi mi jakieś nie wiadomo jakie korzyści. Myślę nad tym, żeby robić może jakiś cykl pogadankowy, tylko w taki sposób, żeby mniej montować. Dalida, zostaw lampę. Dobra, to może kolejne. Jak bawiłeś się w Londynie? Czy trochę odpocząłeś? Przede wszystkim to potrzebny był mi reset. I rzeczywiście pamiętam, że w piątek były moje urodziny sceniczne, w sobotę odpoczywaliśmy. W niedzielę mieliśmy rano samolot. No wiecie, zanim się doleciało, zanim dojechaliśmy na miejsce. Jeszcze tego samego dnia pamiętam, że pojechaliśmy do znajomych ich odwiedzić. Ja już wtedy przysypiałem wieczorem. I poniedziałek był takim dniem, gdzie totalnie nic nie robiłem. Po prostu bardzo długo spałem. Obudziłem się o której godzinie chciałem. Pamiętam, że włączyłem sobie jakiś film na Netflixie. Wyszedłem tylko na jakiś krótki spacer w okolicy. I tak naprawdę dopiero od wtorku zacząłem gdziekolwiek jeździć dalej. A jak było, to też tutaj was odsyłam do vloga, który powstał akurat właśnie podczas pobytu w Londynie i też link zostawiam na dole. Czekam na kolejne projekty z Harry'ego Pottera. Kiedy można się czegoś spodziewać? Jeśli przygotowania pójdą zgodnie z planem i nic mnie nie zaskoczy, na przykład jeśli chodzi o przesyłki, tak jak w tamtym roku, na początku w sumie tego roku, to może już nawet będzie coś w styczniu. Ale pamiętajcie też, że ja właśnie większość rzeczy robię sam. Sam tkam brody, wąsy. A tego typu rzeczy niestety, ale zajmują dużo czasu. Dla tych, którzy na przykład nie widzieli poprzednich filmów, zostawiam również magiczną playlistę, gdzie jest m.in. tutorial na Dumbledora, Umbridge, założycieli Hogwartu i inne postacie. Planuję zrobić filmy z makijażami, charakteryzacjami krok po kroku. Robię, jeśli mi tylko czas na to pozwala. Cały mój kanał prawie jest na tym oparty. Ja wiem, że często też się zdarzają jakieś vlogi, w sumie częściej nawet ostatnio się zdarzają jakieś vlogi, ale to też tylko po to, żeby wam dać znać, że tam żyję, że ciągle coś robię. A propos, coś innego robię poza kanałem. Byłam na występie fachu w Katowicach. Magda robiąca szampana czy Skopia. Skopia to cudo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, w ogóle repertuar, żeby dobrać repertuar do Magdy, pani Magdy Gessler, to jest dosyć ciężko. I czasami się spotykam z taką opinią, że co, Magda śpiewa szampana? A moje pytanie jest w sumie i odpowiedź na to bardzo krótka i prosta.
A czy w ogóle Magda coś wydała? Czy coś w ogóle śpiewa swojego? Ile zajęło Cię przygotowanie imprezy 30-5 na tak wysokim poziomie? Bardzo dziękuję, że ktoś uważa to za wysoki poziom. Bardzo mi miło. Tutaj przede wszystkim, oprócz tego, że powiem, że też jest z tego wieczoru vlog, to powiem, że chciałem dopasować imprezę do wszystkich gości, których chciałem zaprosić, ponieważ przyjęło się tak, że w świecie drag queen te urodziny sceniczne wyglądają zazwyczaj tak, że zaprasza się wybrane właśnie dragsy do występów w klubie. Ja wiedziałem, że nie wszystkie osoby, które chciałbym zaprosić, przyjdą do klubu, ponieważ takich miejsc nie lubią ścisku, gdy jest głośno. Dlatego pomyślałem, że najpierw dobrze by było zrobić taką część oficjalną, gdzie będzie można też coś zjeść, gdzie będzie można porozmawiać, spokojnie się czegoś napić, wznieść toast, także pokroić i zjeść tort. A później, gdy już ta część oficjalna się skończy, to jednym większym transportem wszystkich przewieźć do klubu właśnie na występy. W sumie ciężko jest mi odpowiedzieć, ile to mi czasu zajęło, ponieważ to nie było tak, że usiadłem i przez 2 godziny zorganizowałem wszystko. Czasami było trzeba za czymś poszperać, poczekać na jakieś odpowiedzi. Samą imprezę zacząłem planować jakoś 3 tygodnie przed terminem. Tak samo poszły zaproszenia. Według mnie impreza się udała. Na pewno będę miał co wspominać. Ale sobie czas wybrałeś, żeby teraz dokopywać się do Chin przez kuwetę. Zerkam na tę kartkę, wiecie, 30, tu zaraz 31, pamięć już nie ta. Zapisałem sobie przy urodzinach taki jeden podpunkt i tutaj nawet część wam też przeczytam, ponieważ pamiętajcie, że to co widzicie w internecie, tak na przykład po vlogach czy po jakichś relacjach, to jest część tego życia. Nie wszystko wygląda tak pięknie, nie wszystko się zawsze udaje, bo też często o tym zauważyłem, że ludzie albo pokazują, że wszystko im wychodzi, albo pokazują, że wszystko jest do dupy i nic im nie wychodzi. Takie popadanie ze skrajności w skrajność. A według mnie takie zdrowe jest chyba niezakłamywanie tej rzeczywistości. I tutaj też wam chcę opowiedzieć o takiej właśnie jednej nieprzyjemnej sprawie. Znaczy nieprzyjemnej. Nieprzyjemnej sprawie dla mnie, ponieważ się wtedy bardzo tym frustrowałem. Gdy coś organizuję i nawet jedna rzecz zaczyna się walić, to wtedy to mnie, mimo że nawet nie mam na to wpływu, to mnie to rusza. I tutaj zamiast opowiadać całą tę sytuację, to przeczytam wam komentarz, który umieściłem na goglach. To była dopiero moja chyba druga opinia w przeciągu 9 lat, odkąd mam to konto. Negatywna opinia. W stosunku do firmy, która miała zapewnić dodatki, które tam zamówiliśmy, tak zwane gifty dla właśnie gości. Może właśnie przeczytam po prostu ten komentarz. Długo zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens pisać komentarz, ale to, jak zostało potraktowane moje zamówienie, to jakiś cyrk. 2 tygodnie przed planowaną imprezą wraz z osobą, która organizację wspomagała, wysłaliśmy zapytanie o możliwość wykonania 55 sztuk kubków i silikonowych bransoletek. Zapewniono nas, że wszystko będzie na czas, dlatego zapłaciłem za wszystko. W ciągu 24 godzin miałem dostać potwierdzenie, czy grafika zostanie zaakceptowana i myślałem, że tak się stało, ponieważ nikt się nie odezwał. Po 2 dniach domówiliśmy tyle samo kosmetyczek. Okazało się, że grafika jest źle przygotowana. Szkoda, że firma nie dotrzymuje terminów przygotowania i że jest problem, żeby to samo logo było na kosmetyczce i może być tylko na niej napis. Bardzo, bardzo dziwne. Po weekendzie jako pierwsze dotarły kosmetyczki. Zbliżał się termin imprezy i nie miałem najważniejszego zamówienia. W czwartek, dzień przed imprezą, dostarczono mi 2 kartony kubków, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń, stąd 2 gwiazdki, i mniejszą paczkę, w której myślałem, że są bransoletki. Okazało się jednak, że jest tam tylko ogromny drukowany katalog. Po telefonach do biura stwierdzono, że to pewnie firma kurierska jest winna braku przesyłki i mimo, że Open Gift miało się odezwać tego samego dnia, do dzisiaj, czyli już 5 dni jest cisza. Dzisiaj mija miesiąc. Ale co najbardziej mnie zdenerwowało, że o katalogu nikt nie zapomniał, żeby go dostarczyć z częścią zamówienia. Ale żeby sprawdzić, czy jest w nim wszystko, to już ciężka sprawa. W tym momencie bransoletki nie są mi potrzebne. Dopiero gdy wróciłem z Londynu, czyli po 1,5 tygodnia po imprezie,
Dostałem telefon od firmy kurierskiej, że jest dla mnie paczka, bo wcześniej nie zastał mnie kurier. Przez telefon dowiedziałem się od firmy kurierskiej, że ta paczka została nadana w późniejszym terminie, niż niby to zamówienie miało przyjść, więc nie było szans, żeby ta paczka dotarła na imprezę. I właśnie to mnie najbardziej zdenerwowało, że ktoś nie zapomniał włożyć wielkiego drukowanego katalogu, ale żeby sprawdzić, czy zamówienie jest kompletne, no niestety już nikt tego nie sprawdził i jeszcze jest cisza do tej pory, nie ma zwrotu pieniędzy, w ogóle nikt się nie odezwał po reklamacji, mimo że firma pisze, że tam ma 10 dni na to. Tak samo w ogóle nie ma odzewu na mój komentarz, a widzę, że na inne komentarze odpisywali. Na szybko musieliśmy drukować w sumie z dnia na dzień w nocy takie zwykłe opaski papierowe. Dlaczego tak ważne były te bransoletki? Ponieważ mieliśmy wynajęte część lokalu, żeby bez problemu moi goście mogli podchodzić do baru i zamawiać sobie wszystko na mój koszt. No właśnie te bransoletki miały być takim ułatwieniem. Ale okej, bez tego też się impreza odbyła. Szkoda tylko, że odzewu nadal nie ma. Trudno. A to nie ukrywam, że mnie trochę zdziwiło pytanie, ale ja nie boję się odpowiedzi. Czemu masz tak mało drag znajomych? Nie lubią cię inni chyba. Zastanawia mnie w ogóle, skąd takie stwierdzenie. Bo chyba osoba, która to napisała, nie do końca też pojmuje to, że może to też działać w drugą stronę, że może to ja nie chcę mieć z kimś do czynienia. Zresztą tłumaczenie się ze swoich znajomych, a bardziej z ilości, jest takie dla mnie bardzo dziwne. Przede wszystkim to ja trzymam się z tymi osobami, z którymi się właśnie chcę trzymać. Zresztą nie muszę ich też wymieniać z pseudonimów, imion czy nazwisk. Wiele osób pokazuje też na stories, przeplatają się w moich materiałach, ponieważ bardzo duże rzeczy ze swojego życia pokazuję. Ale też nie wszystko. Nigdy też nie zależało mi na tym, żeby lubiło mnie nie wiadomo ile osób. Bo myślę, że tutaj też działa ta zasada, że nie ilość, a jednak jakość samej relacji się chyba liczy, prawda? Ale też przez 5 ostatnich lat, odkąd jestem drag queen, przekonałem się, w sumie to nie tylko w świecie drag tak działa, tylko ogólnie, na całym świecie, w każdym środowisku, że jak komuś się coś udaje, to raczej ta osoba jest na przykład mniej lubiana. Bo słuchałem już o tym, że minie kilka miesięcy i na pewno zniknę, że coś tam, że nie utrzymam się na scenie, wiecie, takie górnolotne słowa, które mnie zawsze w sumie śmieszyły, bo nie uważam, żeby nawet to, co w Polsce się dzieje na scenie drag, to było jakieś konkurowanie ze sobą i tak dalej. Owszem, miejsc do występów jest mało, ale przez to, co niektórzy z sobą reprezentują albo właśnie czego nie reprezentują, to czy ktoś się częściej pojawia, czy mniej na scenie, to nawet już to nie określa, kto jaką jest drag queen, bo po prostu tych miejsc jest naprawdę mało. Ale jeśli jeszcze dochodzi do tego właśnie przyczepianie się o to, kto z kim ma się zadawać, albo tak jak już też słyszałem, że ty zadajesz się z tą osobą, to ja już się z tobą nie zadaję. No, nigdy nikomu ja czegoś takiego nie powiedziałem. Są osoby, z którymi nie trzymam kontaktu, to te osoby, które są pomiędzy mną a tą osobą, z którą ja nie utrzymuję kontaktu, nigdy ode mnie nie usłyszały, weź w ogóle spadaj. No i co, Adelon trwa 5 lat, a ja nie zamierzam się usuwać, ponieważ bardzo dużo jeszcze rzeczy mam przed sobą i w przyszłym roku udowodnię, że jeszcze nie wszystko zrobiłem i będą nowe rzeczy związane z Adelonem, z Lukasem Adelonem. Tak kończąc ten mini rozdział, ja po prostu wolę się trzymać z osobami, którym ufam, z którymi się dobrze czuję, ale jeszcze tak mnie w ogóle zastanawia to ujęcie słowa, że tak mało drag znajomych, ja pojęcie mało, mało to ile, bo ja na przykład uważam, że mam dużo fajnych drag znajomych. Ciągniemy temat dalej o Adelonie, bo pojawia się temat, który czasami gdzieś tam się jeszcze przewija, czyli o, Adel schudła, to już Adelon nie może być. Osoby w stosunku bardzo mi miłe, od początku już dawały mi znać właśnie, tak jak przed chwilą też powiedziałem, że ja przy kilku miesięcy nawet nie przetrwam na polskiej scenie. Słyszałem, że nie jestem podobny, że coś tam, że nic nie robię, że nic nie umiem. Okej, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Nigdy też nikomu nie mówiłem, że ma we mnie widzieć Adele. Dla mnie to jest performance, zabawa stylizacją, charakteryzacją, po prostu robienie czegoś, co lubię i na pewno żadne słowa z zewnątrz, a nie jest ich aż też tak dużo, nie zmienią mojego toku myślenia. Najśmieszniejsze jednak w tym jest to, że te same osoby, które we mnie nie widziały Adele,
Teraz właśnie próbują mi dopierdolić, że przecież Adel schudła. No skoro we mnie nie widziałeś nigdy Adel, to o co ci człowieku w sumie chodzi? Dla mnie jednak jest różnica między chęcią bycia sobowtórem, tak jak to widzimy na przykładzie, nie wiem, żywej lalki Barbie czy żywego Kena, gdzie te osoby na co dzień chcą być podobne, chcą być w sumie jeden do jednego, nawet niepodobne, właśnie do lalki Barbie albo do innych osób, które sobie wymyślą. A jednak ja jestem impersonatorem i tego się będę trzymał, tak samo jak repertuaru. No, przez długi czas mówiłem, a stworzyła coś Adele? W ogóle, czy kiedyś Adele była tak duża jak ja? No właśnie nie. Zawsze byłem większy od tej prawdziwej Adele, ale zawsze też znajdą się osoby, które będą chciały jakkolwiek człowiekowi dopieprzyć. Jeśli byłaby taka możliwość, że ja naprawdę będę miał sposobność, żeby schudnąć tak, jakbym chciał, to ja bym to zrobił. Jednak jest trochę ograniczeń w moim organizmie, które po prostu nie jestem w stanie na ten moment też przeskoczyć. I nie mówię tutaj o wpierdalaniu i diecie MŻ, czyli mniej żryj, bo w ogóle tego się to nie tyczy. Ale ci, którzy są najmądrzejsi, i tak będą wiedzieli swoje. Ja będę robił, dopóki mnie będą zapraszali jako Adele, będę robił repertuar Adele. Wcielam też się w inne postaci i to jest w sumie trochę przykre, ponieważ gdzieś już o tym mówiłem, teraz nie pamiętam. A dobra, mówiłem to w wywiadzie, który ukaże się dopiero w nowym roku. Będąc na przykład kilka razy w Londynie, nigdy nie usłyszałem, że Adele już tak nie wygląda, że jestem za gruby. I jeżeli ktoś ciągle powtarza, że na przykład drag jest dla wszystkich, że drag może robić każdy i może robić co chce, to nie rozumiem teraz ograniczenia takiego, że na przykład co, ja nie mogę się przebrać za Cher, no bo co, bo Cher jest chuda, a ja nie. Na scenie widziałem różne dragowe wersje Cher na całym świecie. No to jest taki temat rzeka po prostu. Tak jak powiedziałem, jeśli bym miał na przykład większe fundusze gdzieś na koncie odłożone, to bym bardziej podziałał z tematem. Na Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nic nie zrobię już. I tyle. I też są takie rzeczy, które, o których nie chcę tutaj mówić, więc... Nie, szczurku? No teraz lecimy dalej. Czy możesz powiedzieć coś więcej o serialu Królowa, który będzie na Netflixie? No w sumie to mogę powiedzieć tylko tyle, ile jest w oficjalnym obiegu, że tak powiem, w internecie. Czyli niezbyt wiele. Mogę wam powiedzieć, że zajmowałem się tam sceniczną odsłoną głównego bohatera, czyli Andrzeja Seweryna, który właśnie tam gra główną rolę i który będzie właśnie tam też jako drag queen. Ja tam dbałem o makijaż i o peruki. Ale to nie wszystko, resztę zobaczycie w przyszłym roku. I to był też jeden z takich projektów, chyba jeden z większych projektów w moim życiu, które mi dały takiego kopa do działania i które mi uświadomiły też, że to co robię jest ważne, że jestem potrzebny, ponieważ nie ukrywam, że kilka lat temu jeszcze miałem takie różne myśli typu, że kurczę, w sumie to ja jestem do niczego niepotrzebny, w sumie to co robię, to co to jest. Teraz już tak nie myślę. Kolejne pytanie. Ile będziemy jeszcze czekać na jakąś linię kosmetyków? Sam bym chciał wiedzieć. Mam pomysły swoje, takie dość, myślę, oryginalne, których jeszcze nie było na rynku. Ale prawda jest niestety taka, że moje media społecznościowe są chyba zbyt małe i nieopłacalne dla firm, żeby po prostu taką współpracę podjąć. No, niestety. Wystarczy spojrzeć, kto na przykład w ostatnich latach miał współpracę z markami kosmetycznymi, a te osoby w ogóle nie są związane nawet z makijażem, ale mają po kilkaset tysięcy czy kilka milionów obserwujących i to się niestety dla wielu marek po prostu liczy. Jest to oczywiście frustrujące, bo czasami właśnie przychodzi taki moment, kiedy człowiek myśli, kurczę, no staram się, wkładam w to serce, jest to moją pasją i właśnie, i tutaj się zawsze zatrzymuję. Jest to moja pasja, to mi sprawia przyjemność. Boli, że czasami nie można czegoś zrobić więcej, bo na przykład nie ma funduszy, albo się ogląda współpracę na innych kontach z jakimiś ciekawymi, nie wiem, grami, filmami i tak człowiek mówi, no co to w ogóle jest? Ale ja się cieszę, że jednak od czasu do czasu coś tam też mi wpada i z tego jestem zadowolony, z tego właśnie chcę być zadowolony. I wam też polecam nauczyć się cieszyć tym, co się ma, bo to jest bardzo trudne. O, właśnie. I przechodzimy w sumie już do ostatniego pytania.
Co myślisz na temat tegorocznego Sylwestra? Nagle podczas tego jednego wieczoru nic się nie stanie i nikt się od nikogo nie zarazi. Ja powiem wam, że tak jak na początku w tamtym roku jeszcze jakoś to wszystko mnie tak bardzo przejmowało, bo nikt nie wiedział, z czym się mierzymy, w sumie nadal nie wiemy, z czym się mierzymy. To tak teraz ja to postrzegam jak taki cyrk po prostu. Nie wiadomo komu wierzy, nie wiadomo w co wierzyć, komu ufać, czy w ogóle komuś ufać, czy sobie ufać, czy... No naprawdę nie wiadomo co czasami robić. A najgorsze w tym wszystkim jest właśnie to, że te informacje tak mącą niektórym ludziom w głowach, że popada się z takiej skrajności w skrajność często. Ja na przykład ostatnio sam, to taki głupi pierwszy lepszy przykład z brzegu. Pojechałem ostatnio na Wigilię do rodziców i do babci, w sumie tylko na Wigilię, robiąc rano właśnie test. Wyszedł negatywny, więc siadłem w samochód, pojechałem na samo popołudnie tylko i wyłącznie, żeby spędzić chociaż trochę czasu z nimi. I okazało się, że paczka, którą zamówiłem z firmy, która właśnie była w moim rodzinnym mieście, nie dotarła, bo zadzwoniłem tam. Kurier miał być dzień wcześniej, nie było kuriera tego samego dnia, kiedy Wigilia, też go nie było. Więc stwierdziłem, że jeśli to jest to samo miasto, to wsiądę po prostu w samochód i jeszcze po tę paczkę podjadę. Ale dostałem odpowiedź, że ze względu na aktualny stan właśnie w kraju plus kontrolę sanepidu nie można odebrać paczki z magazynu. Po prostu to mnie rozjebało. A co do samego Sylwestra, to też wam dużo nie powiem, bo w sumie nie wiem, co ja mam powiedzieć. No przecież TVP robi Sylwestra na świeżym powietrzu, więc tam już kij, że ktoś będzie stał 5 godzin i złapie grypę taką czy owaką, czy jeszcze inne rzeczy. Przecież innych chorób od 2 lat nie ma. Luzowanie obostrzeń na ten jeden wieczór, sratatata i w ogóle. Ja osobiście występuję w tym roku w Sylwestra, akurat w Gdańsku. Jadę tam, zostaję na cały weekend, żeby od razu sobie też odpocząć. I myślę, że to właśnie będzie dobry moment, żeby złożyć wam życzenia. Pamiętajcie, róbcie tak w życiu, żeby to wam było dobrze. Żebyście wy byli szczęśliwi. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby sobie tak dogodzić, żeby komuś zaszkodzić, bo pamiętajmy, że jednak żyjemy właśnie w społeczeństwie, więc gdzieś ta ludzka życzliwość powinna być. Życzę wam przede wszystkim tego, czego wy sobie sami życzycie, żeby to się spełniło, bo to jest najważniejsze, bo to, że wam powiem a zdrowia, pieniędzy, wy później napiszecie w komentarzu nawzajem. To są takie słabe życzenia według mnie. Róbcie to, co kochacie w życiu. Zróbcie sobie jakieś postanowienia noworoczne, ale nie też w taki sposób, że nie wiem, świat się zawali, jak coś wam nie pójdzie i będzie trzeba je przerzucić na przykład na kolejny rok. Nie ograniczajcie się. Nawet jeśli wam się wydaje, że coś jest nieosiągalne, nie myślcie o tym, że to jest nieosiągalne. Spróbujcie pomyśleć, jak zrobić coś w kierunku, żeby się do tego zbliżyć. Ja tak z kilkoma rzeczami robię, trochę mi to zajmuje, ale myślę, że to się uda. W tym roku jedna rzecz mi się udała, taka trochę śmieszna, ale też, która wydawała mi się totalnie nierealna, ale dopiero będę mógł wam powiedzieć w przyszłym roku, o co chodzi. Przede wszystkim bawcie się bezpiecznie, więc wszystkiego dobrego i do zobaczenia już w 2022.